Witam serdecznie na moim kanale Libero EWE80.pl. Przeciwnik został znaleziony, gotowy do gry. Big welcome to every one of you to today's game. I'm Martin Tyler, and the biggest welcome from me is to Alan Smith alongside me. Let's have a look at a player on each side, Alan, who could influence the game today. Well, they could. Two crowd favourites, two favourites of the managers as well, and you can understand why, given the talent they've both got. Well, here is the team sheet for the home side. Well, looking at this, there's a great impetus on other players rather than the three attackers to give wits to the play. They'll want to be in the box. Yes, they will. I mean, it could be a challenge for the opposition centre halves. So many bodies. Oj, Abate się zakapił. Ale sytuacja opanowana. Pereira bardzo długo zmierza do piłki, ale niestety przeciwnik również stracił piłkę. Spalony Aguero. Brawo Barzagli. To była piłka do Di Marii niestety. Niecenna. Aleksandro. Brawo. Piłka do Aguero. Aguero w polu karnym przeciwnika. Strzela. Brawo, piękna bramka. Cudowny strzał z lewej nogi. Biglia. Strzał z dystansu przeciwnika, ale niestety bardzo, bardzo niecelny. Walker ze skrzydła. Ale nasz bramkarz jest na posterunku czujny. Oj, niestety nie do tego miałem zagrać. Przeciwnik w naszym polu kar... Oj. Trzeba troszeczkę uspokoić sytuację. No niestety... Abate i Perry. Próbujemy zagrać do naszego napastnika. Brawo! Brawo, Perez. Tevez. Mamy. Rzut rożny. Zagramy do Bigli. Niestety. Piękna wymiana podań. Oj. Czyż nie powinno tam być rzutu karnego? Biglia nie dał rady. Ależ wychodził Tevez. Brawo. Oj. Jest 2-0. Aguero na posterunku. Wykończenie prawą nogą. Znalazł się w idealnej sytuacji. Prowadzimy 2-0. Strzał z lewej nogi.
i dobitka. Widzimy Aguero, jak tam wychodzi. I to jest Di Maria. Ajajajajaj. Bardzo dobra piłka chyba od Teveza. Aguero. Sztuczka. Za mocno. Ajajaj. Za dużo ich tutaj już było. Pereira goni przeciwnika. Brawo. Brawo, Barzagli. Walka bark w bark. Oj, niedobrze. Niedobrze. Brawo, Perin. No, chyba był Di Maria faulowany, panie sędzio. Pastore zgubiony. Oj, niedobrze, niedobrze. Tak troszeczkę przypadkowo kontynuowana ta akcja przeciwnika. No, przekombinował troszeczkę przeciwnik. Doskonałe statystyki Perina, obronionych strzałów w tym meczu. Długa piłka. Dobrze, Tevez. Podamy tutaj Pereirze. Pereira do Di Marii. Wychodzi Pastore, ale my zagramy do Abate. Znowu do Di Marii. Oj, 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 ależ Tevez tam wyszedł sam na sam. Chyba był sam zaskoczony takim obrotem sytuacji. Powinno być już 3-0 dla nas. Barzagli nie dał się zwieść. Brawo, Barzagli. Nie tą nogą wybił, co trzeba. Mecz wyrównany. Zdołaliśmy strzelić dwie bramki. Aguero bohaterem jak na razie tego meczu. Kontynuujemy drugą połowę. Iglia. Brawo. Oj. Brutalny wślizg przeciwnika. Brawo, Aleksandro. No i złe podanie. Oj, oj, oj. No, przeciwnik strzelił ładną bramkę. Pereira się zagapił. Pod samą poprzeczkę. Layun, lewy obrońca. Dlaczego tego nie wykorzystałeś, no? Pastore! Pięknie Pastore przepchał się w niemożliwy sposób. Lewa noga i prowadzimy 3-1.
Nieprawdopodobnie przeszedł obronę przeciwnika. No dziwne zagranie przeciwnika. Ale piłka nasza. Biglia. Abate. Przeciwnik nastawił. No, Bonucci. Dobrze, że faulował przynajmniej, bo to przyjęcie piłki było katastrofalne. Hulk będzie pewnie strzelał bezpośrednio. Niestety, boczna siatka. No, Pastore. Brawo, Biglia. Perin ręką do Alexa. Pereira kryty. Biglia. Piękne wyprowadzenie akcji. I Tevez. Tevez wypuszczony. A i niestety piłka nie doszła w pole karne do naszego strzelca. Costa przepycha się, ale niestety nic nie wyszło z tej akcji. Przeciwnik bardzo agresywnie na nas wychodzi. Niestety strzał niecelny. Biglia zagapił się. Piękna piłka do Di Marii. Aguero. Di Maria. Di Maria. O, lety, ale strzał. Chyba bramkarz dostał w twarz, zdaje się. No tak jest. Nawet się nie poruszył. Będzie daleka wrzutka do naszego strzelca, ale niestety przeciwnik ubiegł naszego zawodnika. Aleksandro, brawo do Perina, spokojnie Perin wybija. Biglia do Di Marii. Była szansa zagrania prostopadłej piłki do naszego napastnika. Pięknie Bonucci zatrzymał przeciwnika. Zaczyna coś przerywać, jak sami widzicie. Brawo. Aguero w obronie. To ja bym chciał, żeby on był na ataku, a nie w obronie. I do Teveza. A i niestety za krótko. Przeciwnik wyprzedza naszych zawodników. Bonucci, brawo! No ale niestety jest faul. Bardzo przerywa. Wypuścimy Pereirę. Pereira ściga się z Walkerem. Raczej nie dojdzie, ale może przechwyt. Przeciwnik ma coraz mniej czasu. 79. minuta. Brawo, Abate. Nie dał się zwieść. Jest szybkość. Pastore spokojnie, do Bigli. Biglia do Pereiry. Pereira do Di Marii. No i niedokładnie. Pięknie Biglia. Imponuje mi ten zawodnik, jest bardzo tani, polecam wam go w podstawowej wersji. Nieświecąca złota karta. Warta chyba z 850 końców, może mniej.
Ależ bardzo przerywa. Nie wiem, kiedy mam guzik nacisnąć, kiedy zmienić kierunek. Brawo. Nie daliśmy się zwieść przeciwnikowi. I Tevez ściga się ze Smalingiem. Smalling nie dał rady. I drugi obrońca zrobiony. I piękna bramka Tevez sam na sam. Prawa noga nie mógł zmarnować tak doskonałej sytuacji. Przeciwnik już nie gra? Najprawdopodobniej. Takie złośliwe zachowanie przeciwnika, to jest bez sensu takie coś, no. Ani nie służy. To, że przegrywa, to wcale nie znaczy, że ma w jakiś sposób tutaj tak, w taki, ani inny sposób się zachowywać. Jak grasz, kolego, to graj, a nie zachowanie naprawdę niegodne gracza. Chce mi robić na złość, że wygrałem z nim. Podanie do Di Marii, Di Maria prostopadle do Teveza. Nie, no to jest bez sensu. Koniec meczu. Wygrywamy. Zdecydowanie. Agüero graczem meczu. Dwie bramki. Pastore i Maria. Przeciwnik. Słabizna. Statystyki. Ja dziękuję Wam za oglądanie. To był kanał Libero Evo80.pl. Pozdrawiam i do następnego meczu. Cześć!